Hello, hello, witam Czarnego Lotosa, to ja, wasza ciotka fryzjerka. Jestem właśnie pod London Eye. Chciałabym tu zrobić jakieś zbliżenie albo zooma, tylko nie wiem jak. Właśnie mam wolne, jestem nad Tamizą, podziwiam piękność tego zajebistego miasta. Chcę się wam pochwalić, że to jest London Eye. Czekam aż zmieni kolor, kurwa, już parę minut, przed chwilą był jeszcze różowy. I nie zdążyłam go, kurwa, złapać, bo się zmienił na niebiesko. Tutaj się odkręcamy. Odkręcamy się, mamy kawałek street. I jesteśmy już pod Big Benem. Bardzo proszę. Jak widać, Londyn tęskni życiem. Cały czas jest głośno, jest muzyka, jest zabawa. Ja piję tylko Coca-Colę, kurwa, w małej półlitrowej butelce. Boli mnie troszeczkę gardełko. No i chciałam was generalnie jeszcze trochę oprowadzić po Londynie. Więc się przejdziemy jeszcze troszeczkę. Tak, to jest proszę. Może lepiej, może... Może lepiej, bądź troszkę gorzej widać. Tutaj mamy coś do zjedzenia. Ale głodni nie jesteśmy, bo w domu zjedliśmy chickena. A tak w ogóle pokażę się wam. Hello. Nie wiem, czy mnie dobrze widzicie. Ja i London Eye. Big Ben. W całej okazałości. Tutaj mamy Tamizę. O, proszę, jak pięknie. Kurwa, tylko kiedy on będzie różowy? Wszystko jest ładnie, pięknie. Ludzie biegają, robią zdjęcia. Tam mamy zielone światło, tam pływają statki. Dokładnie. Ludzie chodzą, chodzą z pracy. Jest strasznie głośno. Dlatego mam założone słuchawki. I dzięki temu nie wiem czemu, ale mam taką opcję, że sam siebie słyszę, jak teraz jest nagrywany wideoklip. O. I tak, fucking London. Kurwa, pierdolony Londyn. Fucking London. Brudna ta rzeka troszkę. Wykąpać się bym nie wykąpała w niej. O, tam mamy... Tam jest, tak, tam jest Canary Wharf. O tam, o to. Jest London Eye, tam jest Canary Wharf. Tam jest moja praca, St. Paul's Cathedral. I tak dalej, i tak dalej. Tam są znowu biurowce. I tyle. Serdeczne pozdrowienia ze środowego, środa dzisiaj, czwartek. Serdeczne pozdrowienia ze środowego i czwartkowego w sumie spaceru nad Tamizą.